Cześć, witajcie w drugim odcinku na moim kanale z Gothica Online, oczywiście z serwera Historia Kolonii. Na samym początku chciałbym oczywiście bardzo podziękować za to, jaki był odzew w pierwszym odcinku. W tej chwili jest ponad chyba 500 wyświetleń, a nawet nie minęło 24 godziny od publikacji właśnie tego pierwszego, poprzedniego odcinka, więc dla mnie jest to fajny wynik. Oczywiście też było sporo, można powiedzieć, komentarzy, za które też oczywiście dziękuję, łapki i suby też oczywiście, dla mnie to wiele znaczy i też jest to, można powiedzieć, motywacyjne, żeby właśnie robić te kolejne odcinki. I dziękuję bardzo jeszcze raz właśnie za to, w jaki sposób właśnie się to przyjęło. I teraz tak, na początku. Mikrofon powinien być już lepiej, powinien być już głośniej niż w poprzednim, pierwszym odcinku. Coś się po prostu musiało samo ewidentnie przestawić. I mikrofon był po prostu ściszony, a teraz powinno być już lepiej, bo podgłosiłem go tam na 100%, chyba że będzie troszkę za głośno. No to oczywiście już tam w kolejnym odcinku najwyżej troszkę go ściszę i zobaczymy, w końcu z tym, miejmy nadzieję, trafimy. Dalej, komentarze, były komentarze właśnie, część komentarzy była właśnie z poradami na temat właśnie tego serwera. Zaraz sobie w ogóle odpalę mój filmik, tylko że zrobię to oczywiście na telefonie, bo te wszystkie komentarze bym ciężko miał zapamiętać. Jeszcze jedna sprawa była, tak, lagi. Były jakieś lagi, teraz powinno być w sumie ok, nawet testowałem to poza odcinkiem. Włączyłem właśnie jakby nagrywanie i raczej powinno być teraz ok. Teraz na przykład mi pokazuje po 90 klatek na sekundę przy nagrywaniu w 4K i oczywiście 60 klatkach. A przedtem, no teraz troszkę spadło, 80, wy chyba tego nie widzicie, ale 80, 90, 100 nawet czasami się złapie. A przedtem, wchodząc do starego obozu, miałem po 20, 30, nie wiem dlaczego w sumie, ale zmniejszyłem jakby ustawienia w grze, tylko że wszedłem jakby normalnie w grę w Gothica Noc Kruka i po prostu tam pozmniejszałem te wszystkie ustawienia i jest naprawdę o wiele lepiej. I właśnie, wgrałem też DX11, która podobno też pomaga, więc jest ona właśnie wgrana. Dalej, jeżeli chodzi właśnie o te komentarze, troszkę właśnie będziemy na początku sobie gadać, no bo ja to też właśnie zaczynam dopiero wszystko ogarniać, więc troszkę sobie jeszcze na początku jakby zamulimy, postoimy w miejscu i po prostu pogadamy, zanim zaczniemy coś właśnie robić. Czat, który właśnie korzystałem wtedy na początku w pierwszym odcinku, służył jakby do takiego, jak to nazwać? Ten czat, który po prostu korzystałem w poprzednim odcinku, nie służył do tego, żeby na przykład zapytać kogoś o to, jak się kamerę zmienia. Służy jakby do tego, jak się jest w grze, typowo wszystko pod grę. I czaty są właśnie trzy chyba. Czaty się zmienia tam tymi przyciskami po prawej stronie na klawiaturze, nie pamiętam jak one się nazywały, ale tak, chyba jakoś się zmienia. Dobra, zmienia się tym, tym i tutaj. Ok, czyli to jest ten czat, który właśnie jest specjalnie pod grę, a na tych kolejnych jakby czatach można jakby, to znaczy na jednym kolejnym czacie jakby, jeżeli dobrze zrozumiałem, można jakby pytać o inne rzeczy out of game właśnie, czyli spoza gry, więc to raczej powinno być ogarnięte, jeżeli chodzi o czat. Nie wiem, czy ktoś do mnie coś tam mówił, chyba tak, coś tam mówił do mnie ten 27, ale teraz chwila, bo mnie wybije z toku, więc najpierw się zajmiemy tym, później będziemy właśnie sobie z nimi tam jeszcze rozmawiać. Jest ta tablica ogłoszeń, na którą też właśnie powinniśmy patrzeć. Na początku chyba powinniśmy znaleźć jakąś pracę. I w taki sposób właśnie będziemy się kierować, czyli będziemy chcieli właśnie znaleźć jakąś pracę. Dalej, komentarze, kolejne komentarze. Tutaj był komentarz właśnie, tak, i też powiedział mi właśnie, że kamera się zmienia F? Naprawdę? Wtedy miałem wrażenie, że ja kliknąłem coś innego. Miałem wrażenie, że ja klikałem jedynkę, że mi się kamera zmieniła. Ale okej, dobra. Klikam F, F, okej, dobra. Tak działa właśnie zmiana kamery. Na początku myślałem, że tego się nie da zmienić, ale jest wszystko okej. I fajnie, naprawdę o wiele jest lepiej. Lagów nie ma, wszystko się tutaj raczej ładnie odgrywa, nawet ludzie normalnie już biegają, dość normalnie, bo przedtem właśnie też miałem jakiś problem, ale prawdopodobnie może z mojego internetu, że coś tam ich lagowało. Dobra, też właśnie w lewym górnym rogu jest pokazane to, który mamy obecnie czat. Oczywiście mamy teraz ten podkreślony jakby pierwszy czat, czyli ten, który jest z tego in-game, nie? Czyli prosto jakby specjalnie pod grę.
Gość w ogóle też jeden napisał, pozdrawiam go, bo może to obejrzy, może nie ten drugi odcinek, że to ja się pytałem o kamerę i prawdopodobnie to był właśnie ten gościu, którego się pytałem, albo po prostu w tle gdzieś tam był po prostu i widział to, jak pytałem się właśnie o kamerę i teraz ogarnął, o co chodzi. No i właśnie, to jest to też, że bardziej mam wrażenie, że ten roleplay pasowałby na streamowanie. Ale no niestety mój internet jakby nie pozwala na to, żeby sobie właśnie tak streamować i w sumie wygodnie mi tak nagrywać, jeżeli chodzi właśnie o Gotika. No i nie powinno być tak źle przecież, nie? Po prostu no więcej jakby czasu będzie chyba nad tym trzeba spędzać i tyle. Więc no zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało po jakichś tam kilku odcinkach czy kilkunastu. Zobaczymy, jak to będzie szło. Miejmy nadzieję, że oczywiście dobrze. No i też większość w sumie komentarzy była taka, że fajnie, fajnie, że właśnie takie coś się pojawiło, Gothic Online i tak dalej. Też się właśnie w sumie cieszę, bo to jest jednak naprawdę coś nowego nadal dla mnie. Więc tak, chyba to wszystko. Głównie właśnie komentarze były z tym czatem. Też żeby przeczytać poradniki opisujące właśnie roleplay na Discordzie Historii Kolonii, więc też właśnie będę sobie musiał jeszcze poczytać to. Będę musiał sobie właśnie jeszcze to poczytać, żeby tam się właśnie więcej rzeczy dowiedzieć, bo to jest naprawdę dla mnie duża, duża, duża nowość. Nigdy nawet chyba nie grałem w jakiejkolwiek grze, w żadnego roleplaya, więc po prostu będzie się trzeba do tego jakoś przyzwyczaić. Minęło już ponad 6 minut, a ja nadal gadam. Dobra, może zajmijmy się troszkę grą. Zacznijmy może od tej tablicy ogłoszeń, na której powinniśmy coś tam chyba ciekawego znaleźć do przeczytania. Czyli klikamy G, OK, i są jakieś tam notatki, które możemy sobie posprawdzać. Są jakieś po prostu ogłoszenia. Kucharz kupi sól, jak najwięcej się tylko da. OK. Kompania Wolnych Drwali wzywa do uwolnienia się z sideł złych ludzi. Jacy są wasi pracodawcy? Wykorzystują was. Deski i kije sprzedają po 3 bryłki rudy za sztukę. Nie dajcie się oszukiwać. Nie zrywać notatki. Lecimy dalej. Sprzedam 3 filecik rybnych Tiberius. Południowy obóz drwali zaprasza do składania zamówień na deski i kije. Jesteśmy w stanie zapewnić duże dostawy. Szukajcie Itana biała koszula. Dobra, czyli jakiś Itan w białej koszuli jest jakby od zamówień do obozu drwali. Lecimy dalej. Co my tu mamy? I jakieś sprzedam łóżko. Są takie po prostu też ogłoszenia z jakąś tam sprzedażą. Witaj stary obozie, nadszedł czas, by zewrzeć szeregi i stworzyć pierwszą linię obrony przed orkami, które grasują w okolicy. Chcesz wkroczyć w szeregi nowej grupy? Chcesz zostać łowcą orków? To dziennie o 20 w południowym obozie drwali czekać na ciebie będzie ktoś odpowiadający za rekrutację. Dołącz do nas już dziś. PS, dobry ork to martwy ork. Dokładnie tak. Skupuję coś tam. Dlaczego karczma jest zamknięta? Właśnie możemy też chyba chodzić do karczmy i pić. Lecznica, ranny wilk, zaprasza do skorzystania z usług Cyrulika. Wow, nieźle. Co my mamy dalej? Północny obóz drwali, czyli okej, są chyba dwa obozy drwali, albo może i więcej, bo jest południowy, północny. Oferuje najwyższej jakości deski, przepołowione kije. Lecimy dalej, w sumie jest troszkę tych ogłoszeń. Kupię jakiś pancerz kobiecy. Łazarz sprzeda mnóstwo jabłek i innych ziół. Szukają niemowy z pomalowaną twarzą. Poszukuję zielarza. Górnicza brać, towarzysze, organizujmy się. Już dziś dołączcie do związku kopaczy i zmieńcie kolonię na lepszą. Co dalej? Chyba to wszystko. Dobra, praca w kopalni. Potrzebujesz rudy. Właśnie, coś jest o pracy. Co wiedz, że kopalnia zawsze potrzebuje nowych kopaczy. Wystarczy posiadać glejt, który można dostać ode mnie za 30 bryłek rudy lub pracę na urobek. Rozpoznasz mnie po żółtej koszuli, dużym brązowym kapeluszu i kilofie na plecach. Często przebywa w okolicy bramy zamkowej lub karczmy. Mieszkam niedaleko areny, więc i tam można mnie szukać. Wart. Dobra, czyli chyba, jeżeli chodzi o pracę, to będziemy musieli się zgłosić na przykład do niego. Kopalnia? Nie wiem, czy to będzie dobry wybór, jeżeli chodzi o pracę, czy my w ogóle mamy jakiś lepszy inny wybór. Może ten obóz drwali, ale czy to też tak będzie wyglądało, że sobie tak po prostu normalnie pójdziemy i zaczniemy pracować? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie śmiejcie się ze mnie, ale muszę to naprawdę sam wszystko ogarnąć, bo to jest duża, duża nowość już dla mnie. Mówiłem, powtarzam się, ale dużo, dużo nowości i ciężko to wszystko ogarnąć. Dobra, czyli można powiedzieć, że mamy cel taki, żeby znaleźć gościa,
który jest w żółtej koszuli, dużym brązowym kapeluszu i z kilofem na plecach. Często przebywa w okolicy bramy zamkowej lub karczmy. Nie wiem, gdzie jest karczma jeszcze i mieszka niedaleko areny, więc tam też możemy go szukać. Wiemy, gdzie jest arena oczywiście i wiemy, gdzie jest brama zamkowa, ale chodzi o bramę zamkową, tą tutaj północną czy południową. Czyli tak, żółta koszula, brązowy kapelusz i kilof na plecach. Dobra, mamy te wszystkie ogłoszenia przeczytane. Postarajmy się go może znaleźć. Postarajmy się go właśnie może znaleźć. Tego pana, który powinien być w żółtej koszuli, dużym brązowym kapeluszu i z kilofem na plecach. Więc dobra, raczej tutaj nikogo nie możemy w takim stroju znaleźć, bo tutaj właśnie nikogo takiego nie widzę. Idźmy może w stronę areny, może poszukajmy go tam przy jego domu, a jak nie, no to zapytamy może kogoś jeszcze, gdzie będziemy mogli znaleźć karczmę. Gdzie właśnie będziemy mogli znaleźć karczmę. Szyld, zakład myśliwski, właściciel Dragnow. Okej, sam widzę jakieś takie szyldy, które przedstawiają coś tam. O, jakaś łaźnia. Które coś tam przedstawiają. Tutaj też coś jest, właśnie rzeźnik na przykład. Nieźle, ładnie to jest naprawdę rozbudowane. No i fajnie jest, nie ma tych lagów. Jest zajebiście, naprawdę. Miejmy nadzieję też, że ten głos z mikrofonu jest ogarnięty. Tutaj też jest jakaś tablica ogłoszeń. Tylko, że jedna. Otis trafił do kolonii, bo za bardzo lubi się z kotami. Uważajcie na niego, bo zagląda tam, gdzie słońce nie dochodzi. Okej. No i szukajmy tego gościa, który niby gdzieś powinien mieć przy arenie swój dom. Tylko, że no te domy są też pozamykane. Jedyna opcja by była taka, żeby on na zewnątrz chyba stał, co nie? No bo tak to go raczej nie odnajdziemy za bardzo. No nic, no poszukajmy. Dobra, ktoś sobie tutaj siedzi. To był jakiś po prostu gracz. W sumie tutaj za bardzo... No jest, nie wiem, godzina 12:32 jest, środa. Ale za bardzo tak właśnie ludzi tutaj po tej stronie nie widać. W sumie przy tamtej bramie bardziej właśnie było więcej ludzi niż tutaj w środku, ale... No nic, no szukajmy. A jakie ładne zejście nam tu zrobili. Nie mogę go za bardzo znaleźć. Będziemy musieli jeszcze odnaleźć karczmę, czyli dobra, spytamy kogoś, gdzie będziemy mogli właśnie znaleźć karczmę. Może tego gościa spytamy, który tam był jakby nad tą areną. Jeżeli nie będziemy mu przeszkadzać. Robi się ciemno, ale dobra. Powinniśmy sobie jakoś poradzić. Dobra, podejdźmy do tego gościa. Zapytamy go, gdzie możemy znaleźć karczmę. Może nas zaprowadzi, może nie. Ale zobaczymy. Może jest, czy nie ma go? Witaj. Może sobie po prostu tak siedzi i gdzieś odszedł. W sensie od kompa. Dobra, śpi na ławce. Po prostu śpi na ławce. Będziemy musieli znaleźć kogoś innego, żeby nam pomógł w poszukiwaniu tej karczmy. W sumie tak naprawdę to moglibyśmy sami sobie pochodzić tutaj. I może ją znaleźć, ale może łatwiej będzie właśnie w taki sposób, że kogoś zapytałem po prostu tak mniej więcej, gdzie możemy tą karczmę znaleźć. Bo niby są też właśnie te szyldy, które powinny być może przy tej karczmie też. Ale dobra, po prostu kogoś zapytajmy, wczujmy się właśnie w ten klimat, w tą rolę i nie bądźmy jacyś tam właśnie aspołeczni, tylko po prostu zapytajmy się kogoś, kto jest jakiś może wolny, nie przeszkadzajmy może też komuś w rozmowie. I znajdźmy kogoś, tylko że... Kogo? Tam są jacyś ludzie, ale to wszyscy biegają. O, tutaj jest jakiś nieznajomy, tylko że on nam... Nie wiem, czy nie ucieknie. Czekajcie, spójrzmy może na niego. Czy będzie chciał z nami rozmawiać? Gdzie mogę znaleźć karczmę? Nieznajomy 59. Widzę, że tutaj właśnie są niki jakby nieudostępnione. Karczma, jak wygląda? Chodź za mną.
A nie, dobra, bo to ktoś inny powiedział. Karczmy, chodź za mną. Dobra, czyli idziemy za nim. Prawdopodobnie właśnie on wie, ten nieznajomy, gdzie możemy tą karczmę znaleźć. Dobra, ona jest tutaj, okej. Okay. Super, dzięki za pomoc. No, nie ma sprawy. Dobra, fajnie. Przyjaźny gość, dość. No i co? No fajnie by było wejść tutaj, nie znaleźć tego gościa, tylko że nie widzę go. Nigdzie. Żółta koszula. Dziwnie się czuję, jak oni patrzą na mnie. A pan tu co? Witaj. Szukam niejak... Jakiego Warda? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Chyba dobrze pamiętam jego imię. Przypał by był, jakbym zapomniał. Ja to czytałem tam na tablicy. Ale dobra, spokojnie, spokojnie. Co będzie, to będzie. Witam. Karczma obecnie jest nieczynna, a Warda to proszę na zamku szukać. Tu go nie ma. Okej, dzięki za odpowiedź. Tylko że. Dzięki za odpowiedź, dzięki za pomoc powinno być bardziej, nie? Ale okej. Tylko że no przecież nie wejdziemy do zamku. No bo przedtem próbowaliśmy właśnie wejść do zamku. No nie wejdziemy do zamku. Czemu mnie zatrzymujesz? Nie wejdziesz tutaj, spadaj stąd. No właśnie. No to teraz w jaki sposób mam ogarnąć to, żeby właśnie się do niego dostać? Nie mam pojęcia. No może po prostu spytajmy też nadal kogoś, może jak mam się dostać do zamku? To znaczy jak mam porozmawiać z Wardem, skoro nie mogę się dostać do zamku? Może też dowiemy się, no po prostu pytajmy, nie? O, zamknęli karczmę. Czyli dobra, tutaj nie wejdę. Po prostu innego kogoś spytajmy. Poszukajmy kogoś, jakiegoś człowieka. Czy ten będzie chciał z nami rozmawiać? Jak mam się dostać do zamku? Dobra, zobaczymy co nam powie na ten temat, w jaki sposób będziemy mogli właśnie się dostać do zamku. Nie wiem, może to jest jakaś łatwa rzecz dostać się tam. Może nie, ale po prostu, no nie wiem, pytam. Musisz być kimś znaczącym, by się tam dostać, byle kogo nie wpuszczają. A no właśnie. Pytam, bo muszę porozmawiać z pewną osobą, niejakim Wardem. Czyli taki cel w sumie nie za łatwy do osiągnięcia, żeby porozmawiać właśnie z tym gościem. Ale no nic, próbujmy. Może się czegoś właśnie więcej dowiemy. Chyba, że po prostu będziemy musieli czekać na to właśnie, aż on wyjdzie z tego zamku. Nie wiem. No to jak? Popytać strażników przed bramą lub osoby z niej wychodzące. Czy ten Ward jest w zamku? Strażników przy bramie mam pytać? To ci strażnicy nie są jakby... Okej, dobra, no. Kogo mam spytać w końcu? Strażnika to raczej nie, nie? Tego gościa, o. Przepraszam, że przeszkadzam, ale szukam, próbuję,
znaleźć. Warda. Ale dobra, szukam Warda, ponieważ muszę z nim porozmawiać. Czy jest on na zamku? Nie wiem, kto mi odpowie, czy ten 34, czy 41? Dobra, on nie widział Warda. A w jaki sposób mogę znaleźć jakąś pracę, nie rozmawiając z nim? Nie wiem, ciężko ogarnąć to, co mam zapytać za bardzo czasami. No dobra, może pomoże nam, bo jest jakiś tam, może nie wiem, ważniejszy czy coś. No właśnie, coś było z tym Glade'em, co nie? Że na przykład będziemy mogli dostać Glade, tylko że właśnie nie mamy bryłek, tak jak ten gościu 55 napisał, tylko że nie mamy właśnie bryłek, żeby go kupić i pomyślimy właśnie też tak, że jak on, że to, co tam połowę jakby wykopiemy, no to też oddamy, co nie? A co umiesz robić? Jestem... Nie wiem, szybko się uczę. Sprostam każdemu wyzwaniu. Może tak. No zobaczymy, czy coś nam zaproponuje, czy nie. No i widzicie właśnie, takim dużo właśnie też będzie pewnie czasu schodziło na to, żeby właśnie rozmawiać z jakimiś ludźmi i właśnie... O, potrzebuję korzeni leczniczych, jabłek i ciemnych grzybów. No co, no można było spróbować, co nie? Tylko że na przykład nie mam pewności, czy na przykład możemy sobie iść tak po prostu, wyjść z zamku i to wziąć i wrócić z powrotem? Dobra, coś tam mówi chyba, czy nie? Okej, no potrzebuję korzeni leczniczych jabłek i ciemnych grzybów. Postaram się to odnaleźć dla ciebie. No właśnie, dobra, zbierzemy to. Okej, czyli potrzebuję po prostu w ogromnych ilościach, bez żadnych ograniczeń. No zbierzemy to i będziemy mogli z nim handlować. Na przykład za te bryłki, które dostaniemy, będziemy mogli kupić glade, za który będziemy mogli na przykład wejść do kopalni i w kopalni sobie pracować. Słyszałem, Ernesto, że będziesz miał dla mnie nowych rekrutów. Okej, coś oni chyba o mnie mówią, czy nie? Czy jest jakaś tam właśnie, jakiś zielarz, jakiś drywal, jakiś kurde ten... Jakiś kopacz? Nie... Dobra, więc idę szukać tych rzeczy. Czekajcie, korzeń leczniczy, jabłek, ciemne grzybki, zapiszę może sobie to. Bo jak mi ten czat ucieknie, a ja zapomnę. Korzeń leczniczy, jabłka i ciemne grzybki. Dobra, mam to niby zapisane. Jakieś podpowiedzi może na start? Gdzie mógłbym zacząć szukać tych przedmiotów? No spytajmy, po prostu spytajmy, może coś nam podpowie, może nie. Może to jest głupie pytanie, może nie, ale no spróbujmy. Może cokolwiek zrobimy w tym odcinku w końcu. No nie, no będzie trzeba się rozegrać, co nie. Odpowie mi w lesie. No to w lesie. No ale właśnie, w lesie. Czy to też tak będzie bezpiecznie chodzić? No nie ma też przecież żadnej broni. Co nie? Dobra, no nie wiem, czy on coś tam do mnie mówi, czy nie? W końcu? Czy coś nam napisze? No w lesie oczywiście.
Oczywista oczywistość. No właśnie, nie da się zjeść. W takim razie idę szukać. W takim razie idę szukać. Okej, dobra, no to co, no idziemy. Szkoda, że zrobiło się ciemno. I nie wiem, jak to będzie na przykład wyglądało, jeżeli coś mnie zeżre. Czy... ożyjemy? Chyba nie, co nie? No nic, spróbujmy. Może coś znajdziemy, może nie? Las. No weźmy, może zacznijmy może od tego, który... tutaj jest dość blisko. I na przykład, czy ktoś na przykład nie może mnie zacząć po prostu tak atakować? Nie mam pojęcia. Może tak jest, może nie. Ale dobra. W ogóle to jest jakiś Jonas. Okej, nic z nim nie możemy na razie rozmawiać. Okej, czyli prawdopodobnie w przyszłości coś tam może będzie z nim do zrobienia. Korzeń leczniczy, ciemne grzybki i jabłka. W ogóle podniosłem coś, rybę podniosłem. Ryba filetowa, surowa przefiletowana ryba. Ej, fajnie, nie wiedziałem, że będzie można tak po prostu sobie podnieść takie rzeczy. Dobra. Niebieski bez oczywiście, fajnie. Czyli dobra, coś tam zaczynamy podnosić. Czy możemy też normalnie lewym przyciskiem myszki? Tak, możemy. Mamy korzeń leczniczy. Dobra. Jeżeli będzie to nam dobrze szło, postaramy się oczywiście więcej tych rzeczy mu przynieść, a nie tylko pojedyncze oczywiście, no bo powiedział, że właśnie bezgranicznie, bezogranicznie będziemy mogli właśnie przynosić mu te rzeczy. No i co, może jakiś zielarz będziemy właśnie robić? W sensie jakiś taki zbieracz, o, bardziej zbieracz niż zielarz. No i tak, właśnie, będzie trzeba właśnie posprawdzać sobie teren. To znaczy po prostu rozglądać się, żeby nas właśnie nic nie zjadło. Tam coś świeci. Jest troszkę ciemno oczywiście, no nie mam pochodni niestety. Ale trudno, może sobie jakoś poradzimy. Dobra, tam jest jakiś zębacz na przykład. Czyli trzeba właśnie uważać, żeby sobie tam do niego za blisko nie podejść, bo nas na pewno będzie chciał zjeść. Taki zębacz. Jest tu jakaś ścieżka. Nie ma chyba mapy, co nie? Nie wiem, w sumie nie mam pojęcia, ale... Dobra, są jacyś ludzie, to znaczy jeden człowiek jest podejrzany typ. Dobra, jeżeli jest jakiś podejrzany typ na takiej ścieżce, ominmy go, po prostu postarajmy się go ominąć, bo jeszcze może coś być, że jakaś zasadzka i tak dalej. Więc po prostu go omińmy. I powinniśmy sobie tak to jakoś to ogarnąć. Dobra. Zebraliśmy już trochę przedmiotów w sumie. Mamy jeden korzeń leczniczy, mamy jeden ciemny grzyb na przykład też i jabłko w sumie by nam mogłoby być jeszcze potrzebne, żeby właśnie mu dać. Ale okej, postaramy się właśnie tych więcej rzeczy pozbierać. I zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie opłacalne takie zbieranie, czy nie? Miejmy oczywiście nadzieję, że tak. Dobra, tam jest topielec. Nie ma aż tak dużo w sobie potworów, tak jak myślałem. Czy to jest wilk? Co to jest? Czekajcie, bo nie wiem, co to jest. Pierwszy raz? To jest jakiś potwór? Co to jest to po prawej stronie? Nie mam pojęcia, ale nie podchodzę do tego, może... Ej, co tam się dzieje? Bije się z tym zębaczem, naprawdę? A to jest brzytwiak chyba. Kurde, niebezpiecznie w sumie o tej godzinie w lesie. 22:55 jest. No dobra, spróbujmy po prostu może... sobie jeszcze coś tutaj znaleźć. Dobra, do brzegu rzeki za bardzo nie podchodźmy, bo są tam właśnie zazwyczaj topielce. Kopanie w ziemi, no właśnie, ale nie mamy łopaty. Możemy też właśnie widocznie kopać w ziemi. Możemy coś tam, jakieś drzewo rąbać. Ile mamy czasu? Dobra, 30 minut. Ależ to leci. Drzewo. No tak, ale tego nie możemy ściąć. To jest bardziej krzak. Ale tego nie możemy, nic nie możemy z tym zrobić, no bo nie mamy siekiery żadnej, dobra. Wyskakuje mi chyba czasami connection problems, coś takiego, ale wątpię w sumie, żeby to było przez mój internet, no bo raczej wszystko mam
dość okej. W sensie lagów tak to nie mam, nie powinienem mieć. Tam jest topielec, dobra, ale tutaj jest ten gorzki chleb chyba. Topielec zaraz nas raczej nie zobaczy. Po prostu zbierajmy wszystko, bo może też komuś innemu się to przydać. Ten topielec, nie wiem co on tam robi, ale niech po prostu na nas nie patrzy. Dobra. Tutaj raczej nic nie ma. No nic. Troszkę sobie tego niby zebraliśmy. Nie wiem w sumie, gdzie możemy spotkać jabłka. Dobra, można by było w sumie jeszcze sprawdzić sobie tamten las, w tamtą stronę. Powiem wam. Tylko, że będzie trzeba przepłynąć sobie na drugi brzeg. No i nadal oczywiście też jestem otwarty na... Co tu się dzieje? Jestem otwarty na rady, porady, jakieś pomoce. Więc po prostu piszcie. I czy teraz właśnie ten odcinek, nie wiem, jakoś dobrze rozegrałem, czy źle. Po prostu dajcie mi jakieś większe jakby porady. Oczywiście będę z tego wszystkiego korzystał. I zobaczymy, co to będzie właśnie dalej. O, ryba. A, czyli w sensie możemy łowić, dobra? Fajnie, fajnie, jest to spoko rozwinięte. No, czasami jakieś tam ścinki się trafią, ale tak to teraz na przykład mam 180 klatek na sekundę. W obozie jedynie właśnie tam tych klatek nam ucinało. Ale dobra, w porządku. Tutaj w ogóle też jest troszkę pozmieniane. Na przykład fosa jest, woda. Są ścierwojady, ok, po lewej stronie, ale one nas chyba nie powinny zahaczyć. No na przykład mógłbym spróbować sobie zawalczyć z jakimś ścierwojadem czy coś, ale no nie mamy... Nie wiem co to jest, ale nie mamy... To są serio... Ciała? Ktoś to odkładał? Dziwne. Ale nie mamy właśnie żadnego kilofa, miecza ani nic. No dobra, jesteśmy w tym drugim lesie. Tutaj jest w ogóle jakiś domek. Prawdopodobnie jakiś myśliwy sobie tutaj mieszka. Tak. Prawdopodobnie właśnie na przykład jakbyśmy sobie mogli ubić takiego ścierwojada, to moglibyśmy mu przynieść właśnie ciało i pewnie też za jakiś hajs, nie? No dobra. Tamtego gościa, z tamtym gościem rozmawialiśmy właśnie, że będę mógł mu przynieść te rzeczy. Ale chyba on tak ogólnie, nie? Czy to jest laga? Możemy to założyć? Czekajcie. Ale on chyba tak właśnie ogólnie powiedział, nie? Że... Dobra, założyliśmy lagę prawym przyciskiem myszki. Tak ogólnie chyba powiedział właśnie, że... Żeby mu przynosić, a nie, że właśnie teraz potrzebuje. Dobra, no mamy lagę niby. Teraz oczywiście czuję się bezpieczniej. Więc w razie czego będziemy mogli się czymś tam niby obronić. Co to leży? Tego nie możemy podnieść, nie wiem co to jest, dobra. Ale potworów nie ma właśnie aż tak dużo i w sumie z jednej strony spoko, bo... No wiadomo, one się pewnie respią w tych samych miejscach czy coś takiego. Ale no, żeby właśnie tak to... Tak to jest właśnie mniejszy problem, nie? Z tym, żeby sobie chodzić po lesie. No dobra, tak więc no zobaczymy jak to będzie właśnie. Także czekam na jakieś kolejne porady. Właśnie sobie poczytam też na Discordzie o tych poradnikach. Co tam właśnie można będzie się dowiedzieć jeszcze na ten temat. Więc czekam na jakieś porady właśnie też w komentarzu. Także no mam też nadzieję oczywiście, że się podobało. Jak wytrwaliście do końca. To też fajnie by było właśnie, jakbyście też właśnie jakieś tak to komentarze zostawili. No bo też właśnie fajnie na to patrzeć. No i też... Tak jak mówiłem, motywuje z jednej strony właśnie w sumie to mnie. I fajnie by było też, jakbyście suba zostawili. A naprawdę bardzo rzadko proszę o takie rzeczy. Więc, ej właśnie, czy książkę możemy sobie... Ale ta laga jest... Słaba bardzo chyba. Jakbyśmy mieli walczyć z jakimś ścierwojadem. Ale dobra, zabiliśmy go. Tylko, że... Z niego chyba nic nie ma, nie? Z takiego książka. No nic nie ma. Widocznie. No dobra. Także no, tak jak już mówiłem, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć.